Cześć, słuchajcie, dzisiejszy filmik tak mnie naszedł bardzo, bardzo nagle i tak sobie pomyślałem, że pomogę odpowiedzieć na pytanie, czy łatwo jest robić samemu instalację elektryczną, no też i w większych obiektach, tak, nie tylko w mieszkaniach. Słuchajcie, no da się, nie? Na pewno jest ciężko, bo co dwie ręce to nie jedna, nawet powiedział, że dwie ręce to jest jak cztery. Czasem po prostu brakuje tej osoby, która gdzieś tam coś popchnie, potrzyma, pójdzie z drugiej strony za ścianę, za strop, ale da się, prawda? No i na przykład dzisiaj, czekajcie, przełączę widok. Chciałem wam pokazać takie rzeczy. Tutaj mam przewierty porobione przez podłogę, tak, po skosie jeszcze do piwnicy i będę to tutaj przepychał instalację, prawda, przewody i pokażę wam znowuż nie po prostu nieodzowny element w robocie elektryka, czyli odwijak. Na łożyskach robotę jego widzieliście, prawda, chodzi mięciutko. Tu mam założony krążek 3,2,5, odwijam ze środka, prawda, i tutaj mam zrobione przewierty do piwnicy, wsadzony peszelek 20, peszel do niego wsunięty, tam na dole wystaje peszel z wsadzonym tym przewodem. I teraz słuchajcie, ja pójdę do piwnicy, prawda, poziom niżej, tutaj nikogo nie będzie i to musi mi się samo rozwijać, a na dole będę ciągnął do pod podłogą, tak, do przyszłej rozdzielni przez piwnicę, która będzie tu, i tu będę wychodził do góry, do rozdzielni, prawda? Także zobaczycie na żywo, jak to wygląda. Oczywiście nieraz się to zatnie, prawda? No i muszę lecieć na górę, zobaczyć, co się stało, ale generalnie to wszystko odrzucam na bok, żeby tu nic nie haczyło i lecimy na dół. Dobra, słuchajcie, lecimy na dół do piwnicy. Piwnica jak to piwnica, szału nie ma. No i zobaczcie, tu są te peszelki, które wystają i tu wstępnie wsunięty przewód. Poczekajcie, zaraz wam pokażę, jak to będzie szło. Ustawię tylko jako tako. Czekajcie tutaj, żeby coś tu było widać. O, może mniej więcej tak. Lampeczka tu. No i zerknijcie na żywo po prostu, jak to będzie szło. Tak, mam nadzieję, że to widać. Tu mam peszelek i o, proszę bardzo, widzicie, idzie naprawdę zgrabnie, nie? Bez problemu. Oj, czekajcie. O, widzicie? Także wysunięty kabelek bez najmniejszego problemu. Wygląda to u góry, nie ruszając nic po przyjściu z piwnicy. Także widzicie, przewód się ładnie układa, ładnie rozwija. To samo będzie robione z przewodem 5x2,5. Troszeczkę ciężej, ale również w taki sam sposób będzie to robione. Tu z boku będzie 5x2,5. I spróbuję też wam to zaraz pokazać, tylko założę drugi przewód. Dobra, słuchajcie, już tego nie nagrywałem. Tu jest przerzucony, znaczy zarzucony, drugi piętrowo krążek 5x2,5. Tak, zobaczcie, rozwija się to dalej w miarę ok. I teraz lecimy do drugiego peszelka i zobaczymy, czy pójdzie to razem tak samo dobrze jak z 3,2,5.
No dobra, mamy wprowadzone 5, 2,5. Lecimy analogicznie do piwnicy. I jesteśmy na tych samych schodach, w tym samym miejscu. Mamy drugi peszelek. Ustawiam lampę i zobaczycie, jak to będzie, słuchajcie, szło. Będzie to widać. Mam nadzieję, że będzie. Jest troszkę ciężej, ale idzie. No i zobaczcie, mamy przeciągnięty 5,2,5. Zaraz go sobie oczywiście wymierzę, ile mi tutaj potrzeba do tej rozdzielni z boku, ale wstępnie na oko, może z pół metra, metr do dwóch będę musiał dociągnąć, ale przeszło. No i w tej pięknej scenerii piwnicznej chciałbym podziękować wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Podsumowując, da się samemu układać instalacje i to nawet w miarę wygodnie. Czasem tylko są utrudnienia, nie mówię, że nie, ale da się. Trzymajcie się.